Cześć i czołem, witam was wszystkich i bardzo i serdecznie, moi kochani. Ja jestem Damsio i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować 5 ciekawych ursusów do Farming Simulator 2017. Moi kochani, wybrałem parę traktorów, już zastanawiałem się dłużej, czy by nie zacząć takiej fajnej, ciekawej seryjki na kanale, którym będziemy przedstawiać parę modeli. Wybrałem dzisiaj 5 ursusów, które naprawdę myślę, że wam się spodobają. Myślę, że 150 łapeczek wystarczy, żeby kolejny odcineczek wleciał z tej serii. Odcinek jest bardziej bekowy, można powiedzieć, dla zabawy, dla poprawienia humoru i wszystkie linki macie w opisie. A zaczynamy od ursusa C360P, moi kochani. P to znaczy taka prędkość lub demon prędkości, jak to woli. Ta bestia ma pod maską 60 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna tego pojazdu jest 30 km na godzinę. I jeśli kogoś jeszcze to interesuje, ta bestia ma bak 60-litrowy. No nie wierzę w to, choć tak jest. Zobaczcie sami, lakier jest żółty. Nie ma żadnych dodatków. Jak kupujesz, tak jest, nie inaczej. Nie ma mocniejszego silnika do tej 60-tki. No nie ma dodatkowych opon. Opony są te, które mamy tutaj założone. Reflektory czy tam halogeny. Takie same, po prostu kupujesz, tak masz. Środek jedynie co, to ma szybę tylną lataną. Prawe drzwi ma otwierane. Lewe też ma, choć czasami one się zacinają, sami możecie zobaczyć, trochę trzeba nasmarować, to nie jest żaden problem nasmarować. Sprzęgło, hamulec, wszystko działa, no nie ma się czego doczepić tej 60-tki. A drugim traktorem, którym chciałbym wam przedstawić, jest to Ursus 1604, moi drodzy, jest to bestia w quattro. W quattro to 4x4 targo, no. I na trzecie trochę mniej, nie? No i jest jeden taki ból, że ta bestia ma 30 koni mechanicznych. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to tylko wiecie, tak pisze tam. No prędkość maksymalna tego potwora jest 32 km na godzinę. Bak paliwa, nie wiem, czy to was interesuje, jest 250 litrów. Halogeny ładnie działają, awaryjne, wszystko działa. Tylko jeden minus jest taki, że ta ruda. Trzeba walczyć z tą rudą, bo wam potem blachę zeżre i będzie taki wielki problem. Sami możecie zobaczyć drzwi otwierane. No więcej dodatków ten traktor nie ma, po prostu ładnie wygląda, ładny klimat daje. I to tyle z tego traktora. Trzecim ursusem, który chciałem wam zaprezentować, jest to Ursus 1224. Bardzo ładny, przyjemny kolorek, doczepiany tur, opony standardowe. Moc silnika jest to 117 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna, która naprawdę jest zaskakująca, jest to 40 km na godzinę. No jak widzicie, środeczek ładnie, tylna szyba otwierana, drzwi boczne również. No i do tego jeszcze dach otwierany, więc mam nadzieję, że taki Ursus też wam się spodoba. Czwartym ursusem, który wam tu prezentuję, jest to Ursus C360P, moi drodzy. Jest to podobny Ursus, który prezentowałem już na początku, lecz to nie jest ten sam Ursus. Ten Ursus ma naprawdę zarąbiste dodatki, takie jak na przykład doczepiany tur, opony zmienne, różne wzory. Moc silnika jest 47 koni mechanicznych, możecie zwiększyć, chipować, czy co tam chcecie, do nawet 55 koni mechanicznych. Środeczek ładnie wykończony, szyby latane, wszystko cacy. No i moi kochani, na koniec wisienka na torcie jest to Ursus 914, naprawdę miodzio jest, kurde, ten Ursus. Ja wam powiem tak, doczepiany tur. Opony ma zmienne, nawet tumik sobie możecie zmienić. Zmienić moc silnika. No naprawdę nie wiem, jak tu już mam opisać ten traktor, bo traktor no jest no nie do opisania, no taki jest fantastico. Moi drodzy, sami zobaczcie, jak ten traktor się tu prezentuje. Ładnie środeczek, wszystko jest dopracowane. No model jest kozak. Naprawdę nawet możecie sobie kolegę wziąć, tę koleżankę, dziewczynę, żonę i się usiąść i jechać z wami. No ideolo to jest traktolo. Mam nadzieję, że takie coś wam się spodoba na kanale. No moi drodzy, troszeczkę zabawy z tym było, no nie powiem, bo te nagrywanie tego dźwięku, spasowywanie, no wiadomo, nie jest idealnie, no ale co ja na to poradzę. Możecie zostawić łapeczkę w górę, komentarz.
mile widziane, co o tym sądzicie, że takie coś chcecie na kanale od czasu do czasu. Linki wszystkie macie w opisie. Nie sprawdzałem po prostu, czy one są oryginalne, czy nie. Jeśli by były nieoryginalne, piszcie do mnie, ja postaram się oryginalny wrzucić, ale wszystko macie przekierowanie do strony. Ja wam dziękuję, mam nadzieję, że docenicie materiał. Trzymajcie się, na razie, pioneczka.